Targi GastroMeeting to wydarzenie skierowane do branży spożywczej. Podczas trzech dni targowych wystawcy i goście mają szansę nawiązać nowe kontakty biznesowe, przedyskutować obecne w branży problemy i zagadnienia, a także ocenić kierunki rozwoju. Wszystko w korelacji z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą. Stevia to roślina, która zawiera substancje 300 razy słodsze od cukru. Jakie jest jej pochodzenie, no i dlaczego jest tak fenomenalną rośliną? Więc tak, stevia pochodzi z Ameryki Południowej, rośnie w Andach, tak jak pan powiedział, 300 razy słodsza od cukru i jej największą zaletą jest to, że ma zero kalorii. Stevia nie jest cukrem, stevia po prostu jest rośliną, która smakuje, ma smak słodki. I my odczuwamy ten smak, że ona jest bardzo słodka właśnie i ona nie osadza się u nas w organizmie. Stevia jest tak słodka jak mięta miętowa. Także ciężko. A w jaki sposób jest przetwarzana i w jakich formach występuje w sprzedaży? Rozumiem. Przetwarzana jest w sposób technologicznie, jest to robiony wywar z niej, odparowywany, kilkakrotnie odparowywany, po czym no już jest reszta tajemnicą producenta, prawda, jak jest przetwarzana. Mamy przed sobą buteleczkę stevii w płynie. Możemy tym produktem zastąpić cukier. I jak wydajne jest takie opakowanie? Proszę Państwa, to opakowanie jest szalenie wydajne. Tutaj mamy 100 ml rewelacyjnego roztworu. Jest tutaj stevia, gliceryna i woda. Trzy składniki. Jest to idealnie, w ogóle najlepsza rzecz, jaka może być właśnie w rozcieńczeniu stevii. Teraz tak, wydajność. 100 ml powinno wystarczyć Państwu na około 7-8 miesięcy użytkowania. Jest oczywiście kroplomierz zawarty. Według producenta 2-3 kropelki to jest odpowiednik łyżeczki cukru. Osobiście sprawdziłem, że jedna kropla odpowiada jednej łyżeczce. Ale jako, że jest kroplomierz, można sobie zrobić małą, dużą kroplę i tą kroplą sobie można wydozować już tak jak się lubi. Takie opakowanie to ile kostek cukru? Od 644 według producenta do 1800 według mnie. Na targi tradycyjnie już zapraszamy osoby związane z branżą spożywczą, gastronomiczną oraz usługową. Wystawcami targów są zarówno producenci, jak i dystrybutorzy, a także przedstawiciele oferujący technologie i usługi branżowe. Lemigusz Rączka, w swoim żywiole co dzisiaj powstaje? Pyszności. Będą pierożki, pierogi z brędzą i z pstrągiem, no bo musi być regionalnie. Oczywiście zupa rybno na trzech rybach, na karpiu, na pstrągu. I jest też łosoś, żeby podbić smak. I będzie karp już zmarynowany w cebuli, w porze. Natomiast on będzie podany z warzywami, z rodzynkami, z białym winem, obsmażony w wędzonej papryce, a potem zasypany warzywami i lekko jeszcze poduszony. Także myślę, że będzie smacznie. Na Śląsku jest tradycja zupy rybnej rozwinięta? Oczywiście, że jest. U mnie na stole wigilijnym musi być zupa rybno, z głów karpia oczywiście. Natomiast zupy rybne jak najbardziej z ryb słodkowodnych. Dużo jest wędkarzy, a poza tym ziemia cieszyńska, ziemia skoczowska to są tereny, gdzie się dużo ryb używa, dużo ryb hoduje i stąd też przepisy właśnie na takie zupy. Ale ona jest dosyć czasochłonna. Ile trwa przygotowanie? To jest tak jak z rosołem, 3-4 godziny. On musi sobie pykać po prostu. Pykać. Ona będzie lekko zabielona i z grzaneczkami maślanymi, także z natką pietruszki. Także myślę, że wszystkim odwiedzającym targi będzie smakowało. Warto było wziąć udział w targach, które z pewnością były kopalnią wiedzy na temat trendów panujących obecnie na rynku spożywczym, gastronomicznym oraz hotelarskim.